Codziennie o godzinie 17 bite. Poniedziałek, wtorek do niedzieli będzie o 17 materiał. Codziennie. Nie mam banana, nie mam jabłka, nie mam nic. Ale mam mrożone jeszcze owoce. Najważniejszy posiłek w ciągu dnia, moi drodzy. Tak jest, no nieważne co robicie, żeby tutaj dobry rozwój był. Na razie lejemy sobie do owsianki białko. Dużo węgli, dużo białka, to tak na pierwszy posiłek od razu mam połowę praktycznie z głowy, nie? Jak wpiję tak dużo na początek, to później już nie muszę aż tak mocno pamiętać i obżerać się. Rzuciłem robotę, w sensie mówiąc, że rzuciłem robotę, chodzi mi o to, że po prostu wyeliminowałem wszystkie takie ponadprogramowe rzeczy, które miałem u siebie, to znaczy jakieś dodatkowe zlecenia, dodatkowe biegania, nagrywki, bo będziemy więcej nagrywać. Sztukę pompowania bicepsów będziecie częściej obserwować. Nie pamiętam teraz dokładnie, ale chyba 70, może nawet nie, węgli to tutaj było z 90 albo 100, to jest masa. Białka z 70, tłuszcz z 20 jakoś. Więc taka petarda na początek. Mity, że się nie wchłonie, bo na przykład wchłonie się tylko 30 gramów białka od jednego posiłku, to jest ściema. Odpalone. To mój partner do treningu, a raczej ja jestem jego partnerem, bo ja dzisiaj będę robił jego trening. O, no, może tak być. No, tu Żyszt, Senzu. Elo, elo, dzisiaj sam. Tak jest. Ale może jeszcze z Tomiksem nagramy. No, dobrze, dobrze, damy radę. Damy radę. Vlogowo. Rozmywa zajebiście. Vlogowo, wiecie, przekazywanie. No, ten aparat, no. A7S3. Widzicie, wszyscy się jarają tym aparatem. Nie ma. Ale dobry aparat, dobry aparat. Tak naprawdę jeden aparat, jedno body, jeden obiektyw i wszędzie mogę, no właśnie, mogę latać. Bo zawsze, jak podróżowałem, to zawsze używałem, przełączałem. Wiesz, że w biegu gdzieś tam latam, przepinam obiektyw, no. Fajnie, żeby coś nagrać. Słuchaj, na początku lecimy po prostu szerszy uchwyt, ale taki neutralny, czyli tamte. I lecimy 3 serie po 12. W ramach rozgrzewki, żeby nie było tak, że od razu na ćwiczenia, bo ja tam fanem nie jestem takiego bezpośredniego wejścia od razu w trening, to Żyszt robi moje 2 ćwiczenia rozgrzewkowe, ja później będę robił jego trening. Ja się już przyzwyczaiłem cały dzień, cały czas jak w domu ćwiczę, to tutaj jest tak od zajebania ludzi. Jakbyś chciał się spojrzeć, za się ktoś cię woła. Co mówisz? Ja jakbym się położył, nie mógłbym w ogóle podnieść ani trochę tych rąk do góry, co AJ teraz podnosi, no nie? To jest, ile ty masz lat? 39. 39, tego nikt nie mówi. A, moje. Żeś ma 39 lat, więc jest 10 lat starszy ode mnie, a no, wiecie o co chodzi. Kiedyś nie było takiej biedny, nie? No inaczej, no. No i pospinany tu i tam, ale widzicie jak to prawidłowo robić. No, dokładnie. Także tutaj AJ bardzo, bardzo dobrze jest jakby mobilny w tej sferze i ogólnie to ćwiczenie jest mega zajebiste na właśnie pracę łopatek, no nie? Dobra, ja mogę ćwiczyć. Pierwsze ćwiczenie rzucaj, robimy trening. Dobra. Taki tip, nie wiem, u mnie to dużo pomogło przez rok czasu, jeżeli chodzi o zmianę plecy, bo nie miałem tego środka jakby. Zmiana polegała na tym, że zamiast ściągać tak, że łokcie dawałem mocno tu, dałem je tu i przez to ta cała łopatka się tak dokleiła i im najszerszy zaczął inaczej pracować. No. Po prostu nie dawajcie przy ściąganiu łokci do tyłu, nie? Ja zawsze ćwiczę sam, rzadko kiedy z kimś w parze, ale może to zmienię jakoś, zawsze raźniej. Plus właśnie człowiek siebie nawzajem motywuje, nie? Że tam troszkę więcej jednak wejdzie. Nie możesz, to się nie poddajesz, tylko zrzucisz ciężar, dokończysz powtórzenia. Inna motywacja.
dobre ćwiczenie, bo macie tutaj od razu tor ruchu wytrenowany, jakby wyrobiony, narzucony, nie musicie pilnować. I mniej więcej tak jak się odginacie, jak lecą ręce, ramiona, to wszystko macie od razu prawidłowe ułożenie, więc fajna sprawa. Plecy wykończone, teraz na koniec ode mnie dwa ćwiczenia na biceps, sztanga klasycznie, nachwyt, podchwyt i to jest na dzisiaj wystarczające, no bo jutro Jan Łuka, trzeba być gotowym. Kręgosłup martwego dołu pleców nie obciążałem, żeby na jutro były sprawne. Nie, ja już nie mogę doczekać, bo czekam na swoje koszulki. Będzie kilka modeli niedługo. Przyjdzie pora, gdzie godnie będę mógł reprezentować prawowitą IP. No, jak będziesz następnym razem ze mną ćwiczył, to już w mojej. Dobra. Lowka. A, ta mina dobra na zdjęcie. Uśmiechnij się jeszcze raz. Dziękuję bardzo. AJ poradził się lepiej niż ja z tym treningiem. Nie no, zrobiony trening. A teraz spadamy. Ty ciśnij brzuch. Ja brzuch ścisnę, bo właśnie muszę zrobić kostki, kurwa. A ja mam, więc nie muszę, także już ucinam, nie? Już idę. Okej, udało się dotrzeć do mieszkania mamy. Byłem tak głodny, że już do domu nie chciałem jechać, więc teraz szybki pit stop, ale uprzedziłem wcześniej, więc zdążyła ugotować makaron. Rzucamy to normalnie, kura, więc drugi posiłek, białko, węgle, warzywka, zaraz dokroimy do tego pomidor ogórek, siadamy i mamy prawie koniec tego vloga. Okej, patrz. Ale będziemy lecieć teraz. No i robimy daily vloga. Powiem wam, że dzisiaj jest dzień pierwszy, wielki dzień, tak? I jutro jest dzień drugi, a pojutrze będzie dzień trzeci, a później czwarty. Miejmy nadzieję, że jeżeli te filmy lecą, no to znaczy, że już się udało. Z 30 dni obstawiam, 30 dni, a jak będzie dobrze, będzie wam się podobało, to będziemy walić dalej. Piszcie w komentarzach również materiały, które chcielibyście zobaczyć. Przewiduję 6-8 minut w materiałach, żebyście się nie zanudzili, żeby tego nie było za dużo i żebyście mieli jednak jakąś takie miłe wspomnienie, a nie ciężkie wzdychanie, że znowu vlog. Pojeździmy troszkę po Polsce, po Trójmieście, będziemy mieli wyzwania, gotowania. Odbiłem się kurczakiem. Nic nie mów. Gdzieżbym zasień śmiała? Widzimy się jutro o godzinie 17, tak. Codziennie, tak. Codziennie o godzinie 17 bite. Poniedziałek, wtorek do niedzieli będzie o 17 materiał. Codziennie. I robimy robotę. Peace out, brother. Buziaczki, dobranoc i na razie. Yo. Po nocy, ile nocy?